Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Kłodnicka. Jestem prawnikiem w kancelarii Translawyers. Prawo przewozowe charakteryzuje się współpracą na odległość, umową zdalną, która budzi wiele wątpliwości. Dlatego w dzisiejszym odcinku przepisów transportowych podejmę temat anulowania transportu przez zleceniodawcę z prawnego punktu widzenia. Czy zleceniodawca ma prawo anulować transport, kiedy przewoźnik już dotarł na załadunek? Co, jeśli w trakcie przewozu załadowca zrywa z nami umowę? Uprawnienia zlecającego transport krajowy uregulowane są w prawie przewozowym i nazywamy je powszechnie prawem do rozporządzania przesyłką, czyli towarem. Prawo to pozwala zlecającemu do jednostronnej zmiany umowy przewozu, czyli zlecenia transportowego, lub nawet odstąpienia od niej zarówno przed wysłaniem przesyłki, jak i w trakcie realizowanego transportu. Odstąpienie od umowy wymaga jedynie złożenia oświadczenia, a więc przekazania przewoźnikowi informacji w taki sposób, aby znany był zamiar kontrahenta. Odstąpienie nie wymaga jednak żadnego uzasadnienia. Skorzystanie przez nadawcę z uprawnienia do odstąpienia od umowy przewozu skutkuje wygaśnięciem zobowiązania, co oznacza, że umowę przewozu, na podstawie której przewoźnik podstawił pojazd pod załadunek, a nawet przyjął do transportu towar, uważa się za niezawartą. Inaczej mówiąc, przewoźnik z chwilą otrzymania wiadomości o anulowaniu zlecenia lub otrzymaniu storno przestaje być zobowiązany do przewozu przesyłki, natomiast nadawca nie jest zobowiązany do zapłaty przewoźnego. Zleceniodawcy nie można pozbawić prawa odstąpienia od umowy. Choć przewoźnik nie może sprzeciwić się odstąpieniu od umowy przez kontrahenta, nawet w trakcie realizowanego przewozu, nie ma też obowiązku dostarczenia przesyłki ponownie do zlecającego. Zgodnie z prawem przewozowym, przewoźnik w opisywanej sytuacji może żądać od nadawcy odebrania przesyłki albo zawrzeć z nim nową umowę przewozu na jej dostarczenie za dodatkowym wynagrodzeniem. W praktyce niestety często wiąże się to z długim czasem oczekiwania, najpierw na decyzję, a następnie na podstawienie przez zleceniodawcę nowego pojazdu w celu przeładunku. O czym należy pamiętać po odstąpieniu od umowy bez względu na instrukcję nadawcy? Przewoźnik w dalszym ciągu powinien sprawować pieczę nad przesyłką. Za wykonaną część przewozu przewoźnikowi należy się odpowiednie wynagrodzenie, kalkulowane na podstawie uzgodnionego przewoźnego. W dzisiejszych przepisach transportowych to już wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek w przyszły czwartek. Dziękuję za uwagę, miłego dnia.